Jeszcze w 2006 roku prawie 60% małych i średnich przedsiębiorstw uważało, że innowacje są im potrzebne. W 2007 roku było ich około 40%, a w 2008 roku odsetek spadł do 34%. Zdaniem ekonomistki dr Małgorzaty Starczewskiej-Krzysztoszek przyczyną malejącego zainteresowania innowacyjnością jest dobra koniunktura, która rozleniwia. Badania małych i średnich przedsiębiorstw, które realizuje Lewiatan od 8 lat, pokazują bardzo ciekawą tendencję. W 2006 roku firmy zapytane o to, czy niezależnie od tego, czy są innowacyjne, czy nie, czy innowacyjność byłaby przydatna dla ich rozwoju, prawie 60% odpowiedziało, że tak. W 2007 roku ten odsetek już było 20 punktów procentowych mniejszy, czyli niespełna 60%. W 2008 badanie było robione we wrześniu, ten odsetek jeszcze spadł do 32%. Jeżeli nałożymy na to informację dotyczącą tego, co się działo w tym czasie w gospodarce, to był szczyt koniunktury gospodarczej. Rynek właściwie chłonął wszystkie towary, wszystkie usługi, które na ten rynek były dostarczane. Przedsiębiorcy nie musieli się wysilać, nie musieli podejmować ryzyka, a z innowacyjnością wiąże się ryzyko, po to, żeby sprzedać i zarobić. Okazuje się, że badania te wyraźnie pokazują, że kryzys rozleniwia przedsiębiorstwa. Małe zainteresowanie wprowadzaniem innowacyjności w przedsiębiorstwach wskazuje, że większość właścicieli firm nie myśli o przyszłości i budowaniu przewagi konkurencyjnej w oparciu o nowatorskie rozwiązania. Niska innowacyjność przedsiębiorstw, a zatem także gospodarki, stanowi zagrożenie dla długofalowego rozwoju gospodarczego kraju. Wraz z wyrównaniem się kosztów pracy w państwach Unii, konkurencyjność polskich towarów bez wzrostu innowacyjności będzie maleć. Jeżeli firmy nie włączą się w ten proces, który już trwa w całej rozwiniętej gospodarce, ale nie tylko, bo bardzo silnie widać te zmiany także w Chinach, które konkurują z całym światem, w Indiach, to jeśli nie będą wdrażać innowacji, to staniemy się takim skansenem. Nie będzie przecież klient, konsument szukał produktów o słabych parametrach użytkowych, produktów, które nie dają mu takich możliwości użytkowania, jakie dają mu nowe produkty, a nowe produkty nie dość, że mają znacznie więcej walorów użytkowych niż stare produkty, to jeszcze okazuje się, że mogą być tańsze. A więc na rynek będą trafiać dzięki innowacyjności bardziej zaawansowane produkty po niższej cenie. Nie mamy szans na konkurowanie ze starymi rozwiązaniami i w cenie, która tak naprawdę przez rynek nie będzie już akceptowalna. Według badań PKPP Lewiatan i firmy Deloitte przeprowadzonych wśród dużych przedsiębiorstw poprawa koniunktury gospodarczej, która nastąpiła w pierwszej połowie 2010 roku, wpłynęła na zmianę w podejściu do innowacji. Firmy deklarowały, że zamierzają postawić na jakość, a ta wymaga zmian, czyli innowacji. Zmieniło się także postrzeganie czynników budujących pozycję konkurencyjną firm na rynku. O ponad 50% wzrosło znaczenie jakości oraz innowacyjnego charakteru dóbr i usług. Przedsiębiorstwa coraz częściej też oceniają inwestycje w innowacje jako strategiczne. Widać już wyraźnie pewne zmiany. My od Lewiatan od 8 lat badamy co roku na reprezentatywnej próbie małe i średnie przedsiębiorstwa i z tych badań wynika, że przez długi czas tym, co najważniejsze było dla małych i średnich przedsiębiorstw, tym, na czym chciały budować swoją pozycję konkurencyjną, była cena. Myśmy zwracali firmom uwagę, bo pracujemy z nimi bezpośrednio, że nie uda się wygrać konkurencji z firmami chińskimi, indyjskimi, brazylijskimi, jeśli będziemy bazować na cenie. Trzeba zupełnie inaczej budować to, na czym chcemy mieć przewagę konkurencyjną. I w 2008 roku po raz pierwszy widać było, że firmy zmieniają swoją strategię, nawet te małe. I przestają mówić o tym, że cena jest najważniejsza i pokazują, że najważniejsza jest jakość. A nie da się budować jakości bez innowacyjności.